Dzień dobry ponownie. Zaczynamy nasze spotkanie poświęcone omówieniu wyników finansowych grupy Comarch za czwarty kwartał i cztery kwartały roku 2017. Dziękuję Państwu za przybycie. Tym razem nie mamy transmisji online, mamy nagranie. Będzie ono umieszczone na stronie Comarchu, jak również prezentacja po zakończeniu naszej konferencji. Omówię wyniki finansowe osiągnięte przez grupę Comarch. Kilka słów na temat sytuacji bilansu grupy po zakończeniu roku 2017. Powiem pokrótce, co stało się w biznesie w minionym roku, który prowadziliśmy na całym świecie. O tym, co stało się w kosztach, czyli w wielkości zatrudnienia. Kilka słów o inwestycjach, jakie grupa Comarch dokonywała w roku 2017. I kilka słów podsumowania odnośnie roku 2017 i najbliższej przyszłości, jaka nas czeka w roku 2018. Po prezentacji zapraszam do zadawania pytań. Potem będziemy mieli też okazję porozmawiać sobie w kuluarach przy kawie czy herbacie. Zaczynamy od wyników finansowych. Czwarty kwartał na pierwszy rzut. Jak widać, przychody ze sprzedaży grupy Comarch w czwartym kwartale 2017 roku były niższe niż w czwartym kwartale 2016. Wtedy mieliśmy rekordowy rok, 372 miliony złotych, teraz 350. Przychody spadły o 22 miliony, wynik operacyjny o 40, bo wyniósł 31 milionów złotych. W zeszłym roku to było 71 milionów, trochę ponad 71 milionów właśnie. Wynik netto tutaj również spadek, ale znacznie mniejszy niż na poziomie operacyjnym, niższy o 16. 15 milionów, 52 miliony w roku 2016 i 36 w roku 2017. Mówimy tylko o czwartym kwartale. Na tle kilku ostatnich lat widzimy, że te przychody ze sprzedaży były poniżej rekordowych lat 2015-2016, na poziomie roku 2014 oczywiście wyżej niż w latach wcześniejszych. Wynik operacyjny znacznie niższy niż w trzech latach poprzednich, mniej więcej taki jak w roku 2013, który nie był z pewnością najbardziej udany dla grupy Comarch, ale oczywiście są to wyniki mocno, mocno dodatnie. EBITDA tutaj mniejszy ten spadek, dzięki sporemu poziomu amortyzacji, jaki w grupie Comarch mamy, EBITDA w czwartym kwartale wyniosła około 50 milionów złotych, co jest oczywiście poniżej tej wartości, która była w roku 2016 odnotowana w tym samym okresie czasu. A wynik netto tutaj, jak już widzieliśmy, ta różnica jest mniejsza niż w wynikach operacyjnych. Jest na poziomie roku mniej więcej 2014, niżej niż roku 2015 i 2016. Mamy sporą różnicę między wynikiem operacyjnym a wynikiem netto. Tutaj zacznę opowiadać o tym, dlaczego te wyniki są słabsze w czwartym kwartale. Będziemy też więcej na ten temat mogli sobie powiedzieć przy okazji omawiania wyników całorocznych. Wynik operacyjny w roku 2017 w czwartym kwartale 31 milionów 600 tysięcy, rok wcześniej 72 miliony złotych. Dochodzimy w 2017 roku do wyniku netto, który jest wyższy niż wynik operacyjny o 4 miliony złotych, a w roku minionym był mniejszy o 20 milionów złotych. Duża, duża różnica. A skąd to się wzięło? Głównie w tym wypadku z kursu walut, trochę z podatków. Co się stało w roku 2017? Jak Państwo widzicie, spora dodatnie wyniki na działalności finansowej w grupie Comarch, 7 milionów 200 na wycenie instrumentów finansowych otwartych i 4 miliony 600 tysięcy złotych wynik na zrealizowanych transakcjach w tym okresie, łącznie ponad prawie 12 milionów złotych tutaj mamy do przodu. W zeszłym roku było w drugą stronę, gdzie 8 milionów złotych pomniejszaliśmy sobie wynik netto przez właśnie te kategorie. To było związane oczywiście z umocnieniem się złotówki w czwartym kwartale, zwłaszcza w grudniu. To będę kilkukrotnie dzisiaj podkreślał, bo to ma duży wpływ na wyniki grupy Comarch, także w całym roku 2017. Grudzień to jest taki miesiąc, kiedy mamy największą sprzedaż w trakcie roku i tu mieliśmy sporą różnicę, około 25 groszy między grudniem 2017 a grudniem 2016 i to ma swój wyraz właśnie w różnych wielkościach finansowych, w naszym rachunku wyników czy też bilansie. O tym będziemy rozmawiać. Podatek dochodowy bieżący niższy niż w roku poprzednim, a przy niższych wynikach oczywiście to jest naturalne zjawisko. Podatek dochodowy odroczony, teraz mamy wynik neutralny, poprawialiśmy sobie wynik w roku poprzednim. Ogólnie na podatkach roku 2016 mieliśmy jakieś 10 milionów złotych, to pomniejszenie wyników w tym roku było to około 7 milionów złotych. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych, tu bez znaczenia, ta różnica niewielka. Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych to nieco mniejsza ta strata w roku bieżącym, ale również bez większego znaczenia dla całości sytuacji. Pozostałe kategorie nie mają wielkiego znaczenia.
A przechodzimy do wyników za cały 2017 rok, to jest myślę bardziej miarodajne. Kumulujemy tutaj te zjawiska, które miały miejsce w 9 miesiącach roku 2017 i to, co się stało w czwartym kwartale. Przychody ze sprzedaży ponad 1 100 000 000 zł, o 11 milionów, czyli o 1% niższe niż w roku 2017. Wynik operacyjny 34,5 miliona złotych, 116, 117 prawie w roku poprzednim, 80 milionów złotych różnicy. Na wyniku netto ta różnica jest mniejsza, wynosi 30 milionów złotych, roku 2017 43 miliony, w zeszłym roku 2016 to było 73 miliony złotych. Czyli solidny wynik dodatni, aczkolwiek znacznie poniżej wartości w latach minionych. A przychody ze sprzedaży utrzymują się na podobnym poziomie od 3 lat, czyli ten biznes, można powiedzieć, nam nie rośnie dynamicznie. Zmieniła się jego struktura między 2015 a 2016 rokiem na korzyść rozwiązań Comarchu, więc to można powiedzieć, to nie było tak odczuwalne. Natomiast w roku 2017 po prostu było mniejsze, te przychody ze sprzedaży były nieco niższe niż w roku 2016. Biznes taki, jak był do tej pory. Natomiast koszty rosły i to jest prosta prawda, tak, że przy biznesie, który się utrzymuje na podobnym poziomie, rosnących kosztach oczywiście ma to, musi mieć to przełożenie na rentowność. Koszty naszej działalności podstawowej w roku 2017 wzrosły o 8%. Jak widzimy, mamy to miliard mniej więcej, ten poziom to jest jakieś 70-80 milionów złotych więcej, a przy czym oczywiście najważniejszą kategorią pozostają wynagrodzenia. A ten wzrost w roku 2017 wyniósł 6,5-7%, 6,6 tutaj konkretnie. I to jest wzrost funduszu płac podstawowego. Bez zmiennych składników wynagrodzenia to są pensje razem z ZUS-em płacone dla pracowników Comarchu. Ten wzrost oznacza jakieś 40 milionów złotych dodatkowych kosztów więcej w roku 2017. Czyli z tej różnicy w wyniku operacyjnym 80 milionów, można powiedzieć połowę, to jest wzrost kosztów, który jest zadany z zewnątrz. Jak Państwo zobaczycie na następnych slajdach, Comarch kontrolował te czynniki kosztotwórcze, które pochodzą z wewnątrz organizacji. Natomiast na to, czyli na przykład wielkość zatrudnienia. Natomiast to, co pochodzi z zewnątrz, czyli presja płacowa z rynku, czy też kursy walut, no to pozostawało poza kontrolą grupy Comarch i oddziaływało niekorzystnie w roku 2017. 40 milionów z tych 80 różnica na kosztach wynagrodzeń. A drugim tym głównym składnikiem to były różnice kursowe, które na poziomie operacyjnym pogarszały nam i wynik operacyjny, ale też przychody w roku 2017 o 20 milionów złotych. O tyle mniej mamy mniejsze przychody i o tyle niższy wynik operacyjny, ponieważ wycena należności zobowiązań, które grupa Comarch w swoim bilansie ma, no, była ujemna i wyniosła właśnie minus 20 milionów złotych. W roku poprzednim mieliśmy około 6 milionów na plusie, czyli ta różnica względna to jest jakieś 20-25 milionów. A między rokiem 2017 a 2016. Tutaj muszę nadmienić jeszcze, że w tej wartości nie jest uwzględnione proste zjawisko, że te należności, które powstają w trakcie danego roku, jeśli kursy walut są mniej korzystne, po prostu są niższe wyrażone w złotówkach. Różnice kursowe biorą się dopiero od tych należności, które już powstały, no i potem kursy walut spowodowały, że były one mniej warte po wyrażeniu w złotówkach. Wykonałem takie ćwiczenie, przeliczyłem sobie, o ile wyższe byłyby przychody grupy Comarch w roku 2017, gdyby kursy walut były takie jak 2016, to wyszło około 28 milionów złotych, które jeszcze niezależnie od tego, no, nie ma ich, wyparowały roku 2017 ze względu na mniej korzystne kursy walut. I to jest druga przyczyna, dla których te wyniki grupy Comarch w roku 2017 były słabsze niż w roku 2016, aczkolwiek oczywiście dodatnie. Wynik operacyjny grupy w poszczególnych latach to podobne wnioskowanie jak przy czwartym kwartale. Czwarty kwartał decyduje o wyniku rocznym, to widać, że ponownie jesteśmy na poziomie 2013 roku i niżej niż w latach trzech poprzednich. EBITDA podobnie, poziom około 100 milionów złotych w roku 2017, niżej niż w latach poprzednich, natomiast to jest piąty największy wynik w historii Comarchu, też tak można powiedzieć. Można przeciągnąć sobie tam dalej, to będą wartości niższe. A wynik netto, tutaj wiadomo, ta różnica się zdecydowanie zmniejsza. Te wszystkie niedogodności, czy negatywny wpływ kursu walut, który mieliśmy okazję obserwować na poziomie operacyjnym, w znacznej mierze został zniwelowany dzięki skutecznej działalności zabezpieczającej, którą można zauważyć właśnie na tym slajdzie. To jest podobnie jak przy czwartym kwartale, mamy przejście z wyniku operacyjnego na wynik netto. Spora różnica na wejściu, czyli 34,5 miliona w roku 2016, 117 w roku 2016. W roku
W 2017 wychodziliśmy na wynik wyższy netto, bo 43 miliony, a w roku 2016 spora różnica in minus, 73 miliony na poziomie netto odnotowaliśmy. Skąd się brały te różnice? No przede wszystkim z tej działalności zabezpieczającej. Jak widzimy, w trakcie roku 2017 ten łączny wynik na działalności zabezpieczającej to jest 19 plus 13, jakieś 32-33 miliony złotych. O tyle poprawiamy sobie wynik netto dzięki działalności finansowej. To są głównie instrumenty zabezpieczające typu forward, zarówno te, które były zamknięte w tym okresie, które wygenerowały 13 milionów złotych gotówki dla Comarchu, i też, które były otwarte, plus jeszcze są tu różnice kursowe od kredytów zaciągniętych przez grupę Comarch. One prawie wszystkie są wyrażone w euro. Umacniająca się złotówka ma przynajmniej taki korzystny efekt, że to zadłużenie maleje, jeśli je liczyć w złotych. To nam mocno pomogło i podciągnęło wynik netto. Na poziomie podatku oczywiście niższe obciążenie w roku bieżącym z racji tego, że podstawa opodatkowania jest mniejsza. Pozostałe kategorie tutaj dużych różnic nie ma. Udziały w wynikach jednostek stowarzyszonych może tutaj mniejszy wpływ negatywny niż roku poprzednim. Czyli znaczną część tych strat, które przez kursy walut odnieśliśmy w 2017 roku, odzyskaliśmy na poziomie finansowym, przez co ten wynik netto nie ma takiej dużej różnicy jak w roku 2000, jak na poziomie operacyjnym. Naturalnym zjawiskiem jest spadek rentowności, który tutaj obserwujemy, do poziomu około 3% na poziomie operacyjnym i 4% na poziomie netto. Cash flow grupy Comarch. Tutaj w zasadzie niespodzianek nie ma. Generujemy gotówkę z działalności operacyjnej. Tu mamy działalność operacyjną plus amortyzację ponad 100 milionów. Cashu z tego pochodzi. Finansujemy kapitał obrotowy akurat w czwartym kwartale. To jest naturalne zjawisko, ponieważ w grudniu powstają należności grupy Comarch, które zamieniają się na gotówkę w pierwszym kwartale z reguły. I bardzo wysoki słupek związany z inwestycjami w nieruchomości, w infrastrukturę Comarchu, 80 milionów złotych. To jest bardzo dużo, to jest rekordowy rok pod tym względem dla Comarchu. Na co to było przeznaczone, to jeszcze za chwilę opowiem. Nic nowego, to wszystko już od kilku lat prowadziliśmy, także Państwo na pewno wiecie. Około 30 milionów netto wydaliśmy na zakup środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. To już różnicą patrzę, 52 minus 22. A działalność finansowa, tu widoczny duży dodatni wpływ. To są głównie uruchomienia kredytów związanych z inwestycjami w nieruchomości widocznymi wcześniej. W efekcie spadek stanu gotówki o 13 milionów złotych w trakcie roku. Ale gotówka pozostaje nadal na dosyć wysokim poziomie 200 milionów złotych. Jest on nieco poniżej trzech ostatnich lat, no ale można powiedzieć, ten poziom trzymamy już od dłuższego okresu i taki jest nasz też cel, żeby to bezpieczeństwo gotówkowe Comarchu także dzięki temu zapewniać. Chcę zwrócić uwagę na wzrost zadłużenia, jaki w grupie Comarch wystąpił w ciągu 2016 i zwłaszcza 2017 roku, to w bilansie widać. To jest zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, jakie mieliśmy. To jest naturalna konsekwencja tego programu inwestycyjnego, który realizowaliśmy intensywnie w dwóch ostatnich latach. Ten poziom zadłużenia to jest około 220 milionów złotych. Ale co ważne, będzie bardzo szybko spadał. To jest prognoza stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na kolejne lata. Jak widać, ten 2017 rok to jest wyjątkowo, to jest najwyższy stan i w kolejnych latach będziemy szybko z tego zadłużenia schodzić i będziemy ponownie mieli duży potencjał na finansowanie dłużne, czy to projektów infrastrukturalnych, czy projektów informatycznych, które możemy prowadzić w przyszłości. Tutaj też widać, po co jest potrzebna ta gotówka. Jak policzymy sobie net debt Comarchu, to on wychodzi około zera, jest nieco tam ujemny, ale niewielka to jest wartość, to czyni naszą pozycję finansową bardzo bezpieczną i mamy duże możliwości pozyskiwania, czy też dobrych cen na finansowanie, czy przede wszystkim pozyskiwania tego finansowania. Tyle na temat rachunku wyników i bilansu. Do pytań zachęcam po prezentacji. Teraz pokrótce mówię, co się stało w samym biznesie. Podstawowy przedmiot działalności bez zmian. 97% to informatyka, 3% to są inne nasze działalności, czyli sportowa i medyczna. Tu się wiele nie zmieniło w takim całkowicie ogólnym spojrzeniu. Natomiast więcej zmian już, jak schodzimy sobie trochę niżej. Tu mamy sam czwarty kwartał 2017 porównany do czwartego kwartału 2016 roku. Widać, że ten tort do podziału był mniejszy, bo 350 milionów przychodów w roku 2
a 16 Q4, 2017 Q4, w zeszłym to było 372. Udział usług spadł do 75,2% z 76, co spowodowało też sporą zmianę nominalną, ponad 23 miliony złotych. Udział software'u własnego nieco wzrósł, ale wartość nominalna była niższa niż rok wcześniej. Mieliśmy niższą sprzedaż usług informatycznych, po części to wynika z wiadomo z tych różnic kursowych, ale też ze słabszego biznesu w niektórych obszarach, o czym za chwilę opowiem. W całym roku 2017 mieliśmy ogólnie wzrost udziału usług i też wartość nominalna wzrosła o jakieś 11 milionów złotych. Czyli no wzrost jest, ale nie jest jakiś bardzo duży, na pewno nie jest adekwatny do wzrostu poziomu kosztów. No i przede wszystkim mamy spadek przychodów ze sprzedaży software'u własnego, 178 milionów w roku 2016 i 152 w roku 2017. To jest jedna z przyczyn tych gorszych wyników, które odnotowaliśmy. Niezmiennie grupa Comarch koncentruje się na sprzedaży własnych rozwiązań, tutaj żadnych zmian nie ma większych. Tu chcę tylko podkreślić, że w ostatnich dwóch latach doszliśmy do takiego w zasadzie docelowego już poziomu. Sprzedajemy praktycznie tylko produkty czy usługi o dużej wartości dodanej, czyli te, które są własnością intelektualną grupy Comarch i usługi związane z tą własnością. Handel z zewnętrznymi rozwiązaniami pozostaje na poziomie 6-7% w ostatnich latach. Dochodziliśmy do tego przez wiele lat, tu widać tę końcówkę tego trendu, no i nie zanosi się specjalnie, żeby tu miała być jakaś zmiana. A nawet te kontrakty sprzętowe, które teraz realizujemy, na przykład w sektorze publicznym, to są wyroby Comarchu, także one będą prezentowane w kategorii naszej własnej sprzedaży. Czwarty kwartał pod względem przychodów ze sprzedaży widzimy na załączonym slajdzie. Sektorem, który naprawdę sobie dobrze radzi w tym czwartym kwartale, to jest MSP, czyli sprzedaż systemów ERP w Polsce. Tutaj bardzo duży wzrost, bardzo dobrze ten biznes się kształtował i był to jedyny, można powiedzieć, naprawdę rosnący sektor w czwartym kwartale. Tutaj paleta produktowa jest bogata, zmiany różne prawne czy w otoczeniu, które się dzieją, zachęcają klientów do korzystania z tego typu usług. No i mamy złotówka sprzedaż bez wpływów kursowych. Tutaj było na pewno to najlepszy sektor w tym czwartym kwartale. Pozostałych spadki, telekomunikacja, media, IT, tutaj spory ubytek. To też widać w tych przychodach z software'u własnego, one były niższe w tym roku, no tutaj było mniej niż w latach poprzednich. Zakończyliśmy fazę sprzedaży tych różnych rozwiązań do krajów LATAM. Usługi były w tym momencie mniejsze w 2017 roku. Też mamy mniejszą współpracę z kilkoma klientami telekomunikacyjnymi w Europie Zachodniej, poza Niemcami. To spowodowało mniejsze przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale. Finanse i bankowość, tutaj też jest spadek, to jest akurat efekt z rynku krajowego. W czwartym kwartale 2016 obsługiwaliśmy fuzję dwóch dużych banków w Polsce, w czwartym kwartale 2017 nie było prawie w ogóle biznesu już z tego obszaru właśnie, więc to tutaj widać tę zmianę, przy czym cały rok jest bardzo pozytywny dla finansów i bankowości. Handel i usługi, przemysł, utilities, tutaj spadek, w znacznej mierze to są efekty kursowe, to jest sprzedaż prawie wyłącznie zagraniczna, tutaj widać. Sektor publiczny, lekki wzrost, aczkolwiek to nadal jest bardzo niski poziom i dużo poniżej lat poprzednich, więc wielkie zmiany to nie uczyniło. MSP Dach, to jest bardziej efekt kursowy tutaj w samym czwartym kwartale. Medycyna wzrost, ale również poziom bardzo mierny i pozostałe bez większych zmian. Cały rok 2017, no telekomunikacja. Ten czwarty kwartał nie należał do danych, w związku z tym cały rok 2017 widać ten spadek. Finanse i bankowość, jak wspomniałem, cały rok jest znacznie lepszy niż rok poprzedni. To wynika też w znacznej mierze ze sprzedaży rozwiązań lojalnościowych do sektora finansowo-bankowego, nie tych takich korowych rozwiązań finansowych, więc tą ekspansję naszych produktów lojalnościowych widać w trzech sektorach biznesowych, właśnie w finansach, bankowości, w handlu i usługach i przemyśle utilities. Sektor publiczny spadek w porównaniu do 2016 roku. MSP Polska dzięki dobremu czwartemu kwartałowi, ale też wcześniejszym udanym, tutaj duży wzrost. MSP Dach nieco poniżej roku 2017, pozostałe mniejsze znaczenie. Tutaj naturalną konsekwencją zmniejszenia się skali biznesu, głównie w telko, czy też w innych naszych obszarach, które głównie za granicę sprzedają, jest wzrost udziału sprzedaży krajowej. Nie jest on duży, jest z 40 na 43,7%.
ale to jest zmiana trendu w porównaniu do lat wcześniejszych. Jeśli chodzi o obszary geograficzne, gdzie sprzedajemy, to mieliśmy wzrost do obszaru DACH, czyli Niemiec głównie. Mimo tego, że euro się osłabiło do złotówki, to ten wzrost tutaj odnotowaliśmy, a spadek to jest głównie w tych obszarach pozostałych. I tak jak wspomniałem, to jest w znacznej mierze pochodna kontraktów w Europie Zachodniej, inne niż Niemcy. Nie jest to związane z Ameryką Południową czy innymi rynkami, na których jesteśmy obecni. To był czwarty kwartał, podobne wnioskowanie dla całego roku, czyli lekki przyrost w Polsce, w rejonie niemieckojęzycznym i spadki w obszarach pozostałych. Podsumowując to wszystko, mamy 42 do 58, można powiedzieć, taki podział kraj za granicę. W zeszłym roku to było 40-60. Zatrudnienie, no tutaj widać to, co możemy kontrolować, czyli wielkość zatrudnienia nie rosła specjalnie w roku 2017. Ten wzrost w skali całego roku wyniósł 45 osób. Oczywiście to było zmienne w trakcie roku, mieliśmy spore spadki w pierwszym półroczu, duży wzrost w trzecim kwartale, tak jak program staży letnich u nas się odbywa. No i w czwartym kwartale ponownie lekki spadek. W efekcie w całym roku mamy przyrost o 45 osób. To jest 5500 osób, które obecnie grupa Comarch zatrudnia. Na tym slajdzie widać jeszcze bardziej to właśnie, co kontrolujemy, a czego kontrolować nie możemy. To są poszczególne kwartały, porównanie funduszu płac w kwartale na przykład czwartym 2017 roku do czwartego kwartału 2016. Tutaj wzrost wyniósł wynagrodzeń dla istniejących pracowników 7,6%, a ten związany z zmianą wielkości zatrudnienia tutaj był spadek o 0,27%. Tak jak widać, w tym roku mieliśmy efekty głównie wynikające z presji płacowej, nie z zatrudnienia nowych ludzi. I z tym specjalnie walczyć nie możemy. To jest czynnik zewnętrzny pochodzący z rynku, z popytu na pracę informatyków i musimy się do niego dostosowywać. W efekcie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ten fundusz płac podstawowych było 6,6% wyższy niż w roku 2016. Inwestycje. Było widać spore wartości w obszarze inwestycji infrastrukturalnych, ale tak naprawdę dla nas jeszcze większym wysiłkiem to są inwestycje w projekty informatyczne. Kontynuujemy ten program, który był do tej pory w obszarach sygnalizowanych od dłuższego czasu. Nie rozpoczynamy nowych, staramy się rozwijać to wszystko, co mamy i komercjalizować te projekty, które z dużym wysiłkiem w ostatnich latach wytwarzaliśmy. W zakresie inwestycji infrastrukturalnych to mamy zakończenie szczęśliwe programu takich bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych 2016 i 2017. Lewy górny róg to jest wnętrze naszej hali produkcyjnej do internetu rzeczy, ogólnie urządzeń elektronicznych, medycznych, różnych innych, która została uruchomiona w Krakowie na początku roku 2017. Prawy górny róg to jest nowy budynek biurowy Comarchu w Łodzi. Duża zmiana im plus, jeśli chodzi o jakość pracy. Łódź ma być, czy jest już w zasadzie, drugim centrum Comarchu poza Krakowem. Głównie rozwijamy nasze zasoby w tym momencie. Lewy dolny róg to jest data center w Lille we Francji, świeżo uruchomione w ostatnich miesiącach. Tutaj mamy sporą szansę na duży rozwój biznesu opartego właśnie o model usługowy z klientami z Francji. Duże sieci handlowe czy firmy telekomunikacyjne z nami tam współpracują. No i na końcu prawy dolny róg to jest bardzo duży budynek biurowy SSE7 w Krakowie, oddany do użytkowania miesiąc temu, praktycznie był skończony na koniec roku 2017, który zapewni komfortowe warunki pracy dla naszych programistów. Pierwszy raz w historii Comarchu w Krakowie mamy taką sytuację, że rzeczywiście mamy miejsce. Zazwyczaj mieliśmy brak, teraz jest to już dużo, dużo bardziej komfortowe. To wszystko kosztowało, czy nakłady inwestycyjne związane z tymi inwestycjami, powyżej 115 milionów złotych w roku 2017. I to jest koniec tych inwestycji, tak? Czyli zakończyliśmy je zasadniczo w roku 2017. W najbliższych, myślę, 2-3 latach nie będzie tak dużych inwestycji infrastrukturalnych. Oczywiście będziemy kontynuować inwestycje w produkty informatyczne, natomiast tych infrastrukturalnych będzie na pewno mniej. Mogą się oczywiście zdarzyć inwestycje, ale związane z projektami, bezpośrednio z projektami, które Comarch prowadzi, czyli zakupienie dużej ilości sprzętu komputerowego pod dany projekt, pokrywane oczywiście przychodami z tego projektu. Natomiast w mury nie planujemy inwestować w najbliższym czasie, ponieważ mamy je już wbudowane. Kilka słów podsumowania. Przychody, biznes na takim poziomie jak do tej pory, koszty wzrosły.
rentowność spadła dzięki temu, czy w wyniku tych właśnie zjawisk. Mieliśmy wzrost sprzedaży na rynku krajowym, niecałe 3% i lekki spadek na rynkach zagranicznych. Tutaj wiadomo, kursy walut nie pomagały. Na pewno jesteśmy zadowoleni z rozwoju naszego biznesu w obszarze lojalności. To się rozwija bardzo dobrze na całym świecie. Systemów EDI, usług związanych z infrastrukturą informatyczną i systemy ERP w Polsce bardzo dobrze się sprzedawały. Taki najbardziej odczuwany na spadek przychodów to był w obszarze telekomunikacyjnym w roku 2017. Sektor publiczny w Polsce, czy medyczny, bo łącznie możemy je traktować, tak jak Państwo widzieliście, rok 2017 to były niskie przychody ze sprzedaży, natomiast na pewno się zmieni to w roku 2018. W ślad za raportami bieżącymi, które grupa Comarch ogłaszała, macie wiedzę, że realizujemy kilka dużych kontraktów, na przykład na cyfryzację Ministerstwa Sal Sądowych, Ministerstwa Sprawiedliwości. On jest realizowany w tym momencie i na pewno będzie powodował znaczący przyrost przychodów w 2018 z tego segmentu. No i dzisiaj podpisaliśmy też umowę na utrzymanie systemu KSI w ZUS-ie, przy czym tutaj przychodów w roku 2018 nie będzie, pojawią się w kolejnych latach. W 2018 roku będziemy przejmować obsługę tego projektu od ASECO. Spory wysiłek inwestycyjny w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ale też IT, to widzieliście Państwo na poprzednich slajdach. Jak widzimy, rok 2018, sporo szans, okazji, szans biznesowych, ale też kilka wyzwań, z którymi się musimy zmierzyć. Zacznijmy od tych szans. Mamy bardzo dobre relacje z wieloma klientami o bardzo rozpoznawalnych brandach na całym świecie i skalujemy ten biznes, czyli to jest nasz główny model wzrostu w tym momencie. Rozpoczynamy współpracę z dużą korporacją i rozszerzamy ją na kolejne kraje, czy też kolejne produkty Comarchu. To się dobrze sprawdza i tą drogą mamy zamiar podążać w przyszłości. Mamy zauważalny wzrost wartości portfela zamówień na 2018 rok. To jest na ten moment takie solidne kilkanaście procent więcej niż rok temu o tej porze na 2017, co daje bazę do rozwoju tego biznesu naszego, pokrywania też wzrostu kosztów czy innych niekorzystnych zjawisk. Jak Państwo widzicie, jest nowe rozdanie na rynku administracji publicznej w Polsce. Comarch będzie te duże, czyli realizuje już te duże projekty, co nie było faktem w okresach wcześniejszych. Spory wzrost międzynarodowej rozpoznawalności grupy Comarch. Mimo wzrostu kosztów pracy my nadal dysponujemy informatykami, a to nie jest reguła w innych krajach europejskich czy w Ameryce i to jest nasza siła w tym momencie. Pracujemy nad nowymi produktami, które jak na razie wygenerowały dużo kosztów, ale każda nowa sprzedaż czy rozwój tej sprzedaży, który może w każdej chwili odpalić, będzie fajną dźwignią dla naszych przychodów czy wyników. Wyzwania to nic zaskakującego, na pewno będziemy mieć do czynienia ze wzrostem kosztów działalności, to ta presja płacowa utrzymuje się nie tylko w sektorze IT, ale też we wszystkich innych obszarach gospodarki. Z tym się musimy liczyć, że to będzie trwałe zjawisko w roku 2018 i trzeba zarobić na pokrycie tego dodatkowego kosztu. A niesprzyjające kursy walut póki co się utrzymują. To oczywiście jest niezależne od naszej działalności czy naszego kraju. Nawet to jest międzynarodowe zjawisko, któremu podlegamy. No i musimy sobie też radzić oczywiście w tych warunkach. Niepewna koniunktura w obszarze zamówień publicznych i medycyny, a to nieco się kłóci może z tym pierwszym, natomiast to jest fakt, że mamy te duże kontrakty, z których są wielomilionowe, setmilionowe przychody, natomiast w pozostałych obszarach takiego specjalnie dużego ożywienia nie widzimy. To nie jest tak, że mamy kilka dużych tematów i całą masę mniejszych, tylko właśnie tak nie jest. Mamy te duże, a reszta tak było, także tutaj nie ma. To nie jest strukturalnie uzdrowienie czy strukturalne przyspieszenie. Liczymy, że to nastąpi w roku 2018, zwłaszcza medycyna jest tutaj takim obszarem, gdzie to powinno nastąpić, na to mocno liczymy. No i prowadzimy ten biznes w egzotycznych miejscach, przesuwa się ciężar jego prowadzenia na kraje właśnie Ameryka Południowa czy Azja. To jest kosztowne, czasochłonne, no musimy sporo wysiłku angażować, żeby ten biznes tam prowadzić, ale musimy go tam prowadzić, bo tam właśnie jest rozwój, tam są, nie wiem, nowe firmy telekomunikacyjne zakładane, czy istniejące firmy telekomunikacyjne dynamicznie zwiększają swoją bazę klientów. W Europie od dawna takiego zjawiska już nie ma, także będziemy tam, gdzie ten biznes możemy rozwijać, ale musimy wiedzieć, że liczyć się z tym, że koszty jego prowadzenia są większe. Tu jest bez dzisiejszego dnia jeszcze, ale trend myślę oddany, nie? Spore wzrosty w rok temu, o tej porze mniej więcej, jak Comarch prezentował dobre wyniki za 2016 rok. Potem rozczarowujące, jak sądzę, wyniki poszczególnych kwartałów. Kontrakt z ZUS-em ogłoszony tam w sierpniu, to widać też tutaj. Wzrost zaufania potem do firmy, no i teraz lekka korekta. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam do zadawania pytań.
Dzień dobry, Konrad Księżopolski, tutaj. Jeżeli chodzi o ten backlog, doprecyzować, te kilkanaście procent to jest na 2018, 18, czy to jest na 18. całkowity? Przychody ze sprzedaży na rok 2018. Nie uwzględniamy tego wszystkiego, co jest 19 i dalej. Tutaj moglibyśmy sobie oczywiście ZUS doliczyć i mielibyśmy tam 100% wzrostu, ale to nie o to chodzi. No, mamy na 2018 i to nie uwzględnia żadnych przychodów z ZUS-u oczywiście. Okej. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, ile planujecie w 2018 roku zatrudnić nowych osób? I to pierwsza część pytania. Nie planujemy dynamicznego wzrostu zatrudnienia. Pewnie zatrudnimy kilkudziesięciu specjalistów pod projekt ZUS, natomiast reszta to będzie bardziej zbliżone do roku 2017, jak sądzę, chyba że pozyskamy jakieś duże inne kontrakty, to wtedy. Natomiast teraz raczej stabilizację bym przewidywał. Czyli kilkadziesiąt osób stricte pod ZUS. Tak, to się dzieje teraz. Więc. Czyli należy zakładać, że to nie będą świeżo upieczeni absolwenci akurat wyższych w tym uczelni. Wypadku to nie, tak. Czyli troszkę drożsi powinni być, tak? Okej. Jeszcze jeżeli chodzi o ZUS, to jak wewnętrznie macie założoną marżę operacyjną na tym kontrakcie i czy ta marża uwzględnia typowe rezerwy na nieprzewidziane kary bądź też takie inne rzeczy? Tak, wyceniliśmy ten kontrakt, tak jak wszystkie inne tego typu kontrakty, z zachowaniem odpowiednich rezerw na ryzyka, nie wiem, doszacowaniu pracochłonności takiego projektu, czy inne zjawiska, które mogą wystąpić. Także jest wycenione tak jak wszystkie inne projekty, które Comarch prowadzi. Okej. Jeszcze jedno pytanie o CAPEX na 18 rok. Nie ma tych projektów infrastrukturalnych, zakładając, że nie będzie jakichś wydatków pod kontrakty w modelu usługowym, tak. No bo to a taki odtworzeniowy, to bez tych kontraktów na jakim poziomie byście się spodziewali? Ja bym oczekiwał, nie wiem, rzędu 50 milionów na przykład, to jest odtworzeniowy plus jakieś projekty informatyczne, które standardowo prowadzimy, ale takie mniejsze czy średniej wielkości. Nie uwzględniam tu jakichś dużych ewentualnie, które mogą się pojawić, które negocjujemy. To jest taka moja wartość oczekiwania na ten moment, około 50 milionów. 50 odtworzeniowe, a te mniejsze kontrakty, które się dzisiaj realizują, to jest jaka wartość? To już w tym uwzględniam. A, tak, w tym, tak, okay. Takie mniejszej wielkości. Okay. No dobra, może się pojawić coś dużego, no to wtedy będzie na przykład jeszcze 50 milionów w związku z tym, czy 30, no to może się zdarzyć. Nie musi, ale może. Okej, okay. Dobra, dziękuję. Tam już mikrofon. Grzegorz Sutanis z biznesu. Ja chciałem zapytać, jeżeli chodzi o ten kontrakt na KSI ZUS, to na ile szacujecie Państwo CAPEX akurat pod ten kontrakt? Bo tam jest konieczność zakupienia mainframe'a, licencji IBM'a i sporo oprogramowania narzędziowego. Czy już to macie, czy to dopiero te wydatki będą ponoszone i ile one mogą mniej więcej wynieść? To nie są duże kwoty w porównaniu do wielkości całego kontraktu. Nie jestem pewien, czy mogą udostępniać taką informację, ale myślę, że specyfikacji związanej z tym kontraktem to jest widoczne. To nie są duże, to są naprawdę niewielkie kwoty w porównaniu z kosztami osobowymi, jakie tutaj będą. Czy może Pan zdradzić, czy na przykład jeżeli chodzi właśnie o licencję IBM-a pod ten kontrakt, to już Państwo macie wynegocjowany zakup, czy dopiero jesteście w trakcie? Bo ja słyszałem, że ona może być jednak trochę droga, bo ona musi, bo tam jest specyficzna konfiguracja, musi być taka sama jak w ZUS-ie i to może... Nie sądzę, żeby to były koszty jakoś specjalnie nas zaskakujące. Oczywiście szczegółów operacyjnych nie mogę ujawnić, to się odbywa wszystko w tym momencie, więc bez takich szczegółów, ale ogólnie to nie są duże kwoty w porównaniu do całości kontraktu. Pytanie ode mnie dotyczy słabszych przychodów z finansów i bankowości. To jest jeden sektor, a drugi przemysł i usługi w rynku, na rynku polskim w czwartym kwartale. Około 50% mniej było w jednym i w drugim sektorze i zastanawiam się, z czego to wynika. Wrócimy, ale nie sądzę, żeby tam było, aż było 50% mniej. Tam, jak wspomniałem, mieliśmy w Q4... Chodzi tylko o rynek polski. W Q4 2016 mieliśmy spadek oczywiście w finansach i bankowości, on pochodził z rynku polskiego, tak, rzeczywiście to on się odbył na rynku polskim i to był efekt tego braku obsługi fuzji instytucji bankowych w Polsce. To robiliśmy w czwartym kwartale 2016, a w 2017 biznes z tą grupą bankową był już na niewielkim poziomie. To była główna przyczyna akurat w Q4 finansach i bankowości. Przemysł i utilities, tam też mniejszy kontrakt, który realizowaliśmy z jednym z dużych klientów,
i też mniejsze dostawy rozwiązań firm trzecich w tym zakresie. Ale tu przemysł utilities nie jest jakoś bardzo istotny. Ta finanse i bankowość jest, no rzeczywiście to boli. To jest też stały trend, z którym walczymy, w finansach i bankowości. Każdego roku w zasadzie znika nam jeden klient przez to, że łączą się ze sobą. No i to jest też taki no, bloker, który powoduje, że ta dynamika wzrostu nie jest tak duża, jak mogła być na przykład, jak widzimy w lojalności u nas w firmie. Okay, teraz zapytam o portfel zamówień. Usłyszałem kilkanaście procent wzrostu. Moglibyśmy to podzielić pomiędzy Polskę i zagranicę. To jest jeden podział, a drugi pomiędzy public i non-public. Większość tego wzrostu samego jest z Polski i z publica w tym momencie. Tak, to jest efekt na przykład realizacji kontraktu z Ministerstwem Sprawiedliwości wartości prawie 100 milionów złotych samo z tego wynika, więc to tak, to jest głównie, to jest najważniejszy kontrakt, który tą dynamikę powoduje. Także to jest i Polska, i public. A czy portfel zamówień wzrósłby w Polsce właśnie na tej części niepublicznej? Na części niepublicznej nie mielibyśmy wzrostu specjalnie. Zagraniczny tak rośnie, ale oczywiście mniejsza ta dynamika jest. Dziękuję bardzo. Dobra, chciałem się zapytać o właśnie tutaj ten wykres, te wykresy, bo tak naprawdę ten czwarty kwartał w inwestycjach i w ogóle w takim moim zdaniem nastawieniu firm do inwestycji był już pozytywny. Tutaj patrzę na wszystkich linijkach TMT, finanse, handel, przemysł utilities. Tutaj to wygląda jakby dla was strukturalny problem i czy to nie jest jakiś ktoś inny wszedł, jakiś gracz, że po prostu wy jesteście mniej konkurencyjni, o co tutaj chodzi, bo jak teraz mówicie, że zrobicie wzrost tak naprawdę tylko na publiku, czy głównie na publiku, to zastanawiam się, czy tutaj nie jest problem z jakimiś waszymi usługami wewnętrznie. To nie jest tak, że na pewno jeden gracz czy nawet kilku wchodzi. Jak pan zauważy, dywersyfikacja jest bardzo znaczna. My konkurujemy z zupełnie różnymi firmami w tych obszarach. Finanse i bankowość to jest ten powód, o którym tutaj mówiłem w czwartym kwartale. Handel, usługi, przemysł, utilities to są biznes był podobny, można powiedzieć, z dokładnością tam kilku może kontraktów. O kursy walut jest ta różnica. A sektor publiczny pewien wzrost, ale niewielki jest ten poziom nadal niesatysfakcjonujący oczywiście. MS Polska duży wzrost, tak naprawdę taka zauważalna czy odczuwalna utrata biznesu to jest głównie w telekomunikacji. Nad tym pracujemy, żeby to poprawić. Jesteśmy w trakcie negocjacji nowych kontraktów w tym obszarze. Podobnie co do handlu usług czy przemysłu utilities, tu ja nie mam dużych obaw. To są kontrakty długoterminowe na lojalność głównie, które mamy albo wynegocjowane i podpisane, albo jesteśmy w trakcie. To tutaj obaw dużych nie mam. Większe wyzwanie na pewno w sektorze telekomunikacyjnym w kolejnym roku. Okej, ale takie pytanie, czy wy straciliście troszeczkę ten jakby udział w tym torcie, czy po prostu, czy co się stało, że tutaj na wszystkich linijkach właśnie, czy to całość była, ten czwarty kwartał był taki słaby dla wszystkich firm? Czy wszystkie miały takie spady, jak sam mówiłem? Czwarty kwartał 2016 był taki dobry trochę, tak? To też tam mieliśmy bardzo dużo wzrostów i rzeczywiście zdarzają się takie kwartały, gdzie dużo nam rzeczy wychodzi, sprzedajemy na przykład licencje o dużej wartości. Tego tutaj nie było, był słabszy biznesowo. Jak najbardziej, ale nie jest to strukturalny problem wynikający z, nie wiem, konkurencji jakiegoś dużego gracza czy utraty zaufania do Comarchu. Po prostu był to słabszy kwartał. Czy jeszcze Państwo mają jakieś pytania tutaj z sali? O tam. Jeszcze koszty wynagrodzeń. Od 2019 wchodzą zmiany w ZUS-ie w tych składkach. Czy szacowali Państwo, jaka będzie zmiana tylko z tego tytułu? Tak, oczywiście. No, jest to odczuwalne, wiadomo. Natomiast jest to na pewno mniejsza wartość ta presja, która z rynku nas dotyka. Czyli każdego roku w ostatnich latach o kilkadziesiąt milionów złotych musimy więcej płacić z racji tego, że taki jest rynek. To jakaś część tego wzrostu będzie nie z rynku, tylko właśnie z wyniku takich zmian legislacyjnych. Mniej więcej połowa tego, czy taki rząd, połowa mniej więcej? Nie, mniej. To nie jest, to jest raczej tam pojedyncze miliony niż pan dwucyfrowek. Okej, a sama presja wynagrodzeń porównywalna, oczekujecie porównywalną niż w tym roku? Ja bym zakładał porównywalnie, tak. Mhm. Okej, dziękuję. Ja jeszcze mam pytanie o pozycję pozostałą operacyjną. Bo tam była rezerwa na należności i odpisy na aktywach trwałych. Jakby to... Tak, i darowizna, którą dokonaliśmy na słuszny cel. Co to za należności? Gdzie? To też nie było tak, że to była jedna jakaś należność, która to spod dwa, tak w latach poprzednich tak mieliśmy. To było
5, 6 takich należności po kilkaset tysięcy złotych, około miliona w różnych segmentach, zarówno w przemysł utilities, w handel usługi, też w MSP Polska, czyli to rozproszone, to nie jest jedna duża rzecz, którą odzyskamy albo nie. Nie wszyscy nasi klienci są wiarygodni, mam nadzieję, że oczywiście część tych pieniędzy przynajmniej odzyskamy. Aktualizacja wartości środków trwałych dotyczyła części naszych starych nieruchomości w Łodzi, to było kilka milionów złotych i darowizna na rzecz, na cele kultu religijnego w Krakowie, około 2 milionów złotych. Okej, dziękuję. A ważne, że to są zdarzenia jednorazowe, one nie będą w kolejnych kwartałach występowały, za wyjątkiem oczywiście tutaj rezerw należności, gdzie takiego stwierdzenia no nie można postawić z całą pewnością. Chciałem się zapytać, czy w tych warunkach rynkowych i kursów walut, czyli po umocnieniu złotówki i spadku kursu dolara, jak w tych warunkach można się spodziewać jakiej rentowności? No, rentowność 2016 no to jest trudna na pewno do osiągnięcia w roku tak 2018. Wiadomo, że ten wzrost kosztów jest zadany z zewnątrz i musimy się do niego dostosować, co oznacza pewne dopasowania po stronie przychodowej, nad czym mocno pracujemy od drugiej połowy roku 2017. Sądzę, że efekty będą widoczne w 2018. Czy ta rentowność w 2018 roku będzie wyższa niż w 2017? Tego nie odpowiem, nie potrafię odpowiedzieć teraz na to pytanie. Naszym celem jest poprawa tej rentowności w porównaniu do 2017. Jest za wcześnie w trakcie roku, żeby stwierdzić to z całą pewnością. Mamy potencjał w postaci tego wzrostu wartości portfela zamówień, ale też wiemy, że od strony kosztowej no, wyzwań nie będzie brakowało. Czy jeszcze jakieś pytania z sali Państwo macie? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo za udział w naszym spotkaniu. Zapraszam do dyskusji kuluarowych. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.